konferencji prasowej w ramach trwającego Międzynarodowego Kongresu Katolicy i Niepodległość, Szanse i Zagrożenia. Moim i Państwa gościem jest pan profesor doktor habilitowany Mirosław Piotrowski. Witam. Witam serdecznie. Pan europoseł wygłosił prelekcję pod tytułem Niepodległość w Unii Europejskiej. Panie profesorze, proszę o krótkie podsumowanie swojego wystąpienia. Mówiłem 25 minut, nie wiem ile mam czasu teraz. Ograniczony czas. Przede wszystkim chciałem odnieść się do definicji niepodległości i Unii Europejskiej, czym to tak naprawdę jest, jakie są atrybuty niepodległego państwa i Unii Europejskiej, która powstawała od 1992 roku, a tak naprawdę ustanawia ją traktat lizboński z 2009 roku, więc nie jest to twór tak bardzo stary. Zaznaczałem również, że w tej chwili jest niewiele państw w pełni suwerennych i niepodległych, wiele państw ceduje swoje prerogatywy na organizacje międzynarodowe bądź Unię, tak jak Unia Europejska, i reguluje to w swoich najważniejszych dokumentach, traktatach i konstytucjach, i Polska 20 lat temu w konstytucji z 1997 roku zobowiązała się w artykule 90, czy dała możliwość cedowania pewnych prerogatyw państwa polskiego na inną organizację, w tym wypadku na Unię Europejską, ale nie doprecyzowano, jakie konkretnie to są obszary. I w chwili obecnej obserwujemy dalszą pogłębioną integrację europejską na bazie traktatu lizbońskiego, który, jak twierdzi wielu polityków, naukowców i zwykłych obywateli, wkracza zbyt daleko, odbiera suwerenność, niepodległość krajom członkowskim Unii. Takim jaskrawym przykładem jest Wielka Brytania, która powiedziała nie i od razu zastrzegła sobie, że nie chce się wyzbyć waluty, która była do tej pory przez wieki atrybutem suwerenności i państwowości. Przypomniałem, że posłowie UKIP-u, czyli partii niepodległościowej Zjednoczonego Królestwa, United Kingdom Independence Party, wpinali sobie w klapę marynarki funta brytyjskiego, znaczek funta brytyjskiego, który miał symbolizować tę niezależność, niepodległość, i doprowadzili blisko półtora roku temu do referendum, w którym społeczeństwo opowiedziało się za wyjściem tego kraju z Unii Europejskiej, i szef partii UKIP-u Nigel Farage powiedział, że wstaje świt nad niepodległym dopiero królestwem Wielkiej Brytanii. Pytanie jest takie, czy miał on rację, czy nie. Próbowałem pokazać, ile obszarów w traktacie lizbońskim gwarantuje sobie Unia, czy możliwość zagwarantowania, bo traktat jest napisany językiem niejednoznacznym i tę niejednoznaczność podniesiono do rangi zasady. Unia Europejska wkracza w bardzo wiele obszarów, także szczegółowych naszego życia. Przypomniałem, że w trakcie wykładu, że nie możemy na przykład sami zadecydować o zakazie zmiany czasu, czyli nakazie zmiany czasu, tak bym powiedział, z letniego na zimowy i odwrotnie, gdyż jest to niezgodne z rozporządzeniami Unii. Nie jesteśmy w stanie zdecydować, jaką żarówkę wkręcamy tu w tym pomieszczeniu. Nie jesteśmy też w stanie w tej chwili zdecydować sami w Polsce, jakim odkurzaczem możemy odkurzać, bo Unia Europejska określa regulacje, jaką moc ma silnik odkurzacza, tak? Więc musimy 2-3 razy odkurzać tym odkurzaczem o mocy 900 W, nie można mieć odkurzacza 1600 W, silnik, bądź też większego. Czyli wchodzi w różne obszary, ale najważniejszą kwestią, moim zdaniem, jest lansowanie pogłębiania integracji na bazie ideologii komunistycznej. I tutaj przypominam raz jeszcze, że 7 lat temu w Parlamencie Europejskim z inicjatywy Giffa Hofstadta, znanego w Polsce, powołano grupę Altiero Spinellego, która, Spinelli, włoski komunista, nazywany ojcem Unii Europejskiej, postulował likwidację państw narodowych. Likwidację państw narodowych i twierdził, że aby odpowiedzieć na nasze potrzeby, europejska rewolucja musi być socjalistyczna. Też opowiadał się za zniesieniem własności prywatnej. Czyli na tym fundamencie komunistycznym próbuje się sanować Unię Europejską. Nie jest to przypuszczenie czy jakiś pojedynczy przykład, ale szef Komisji Europejskiej, mówiąc o ojcach założycielach Unii Europejskiej, wymienia tylko Spinellego, odwołuje się do niego manifestu.
Zaraz po tym, jak odbyło się referendum w sprawie Brexitu w Wielkiej Brytanii, pani kanclerz Angela Merkel zwołuje mini szczyt na wyspie Ventotene z prezydentem Francji i premierem Włoch i mówi, że musimy czerpać od Spinellego, składa kwiaty na jego grobie. To są czytelne znaki, na jakim fundamencie buduje się Unię Europejską. I do tej grupy przynależą europosłowie, bardzo ważni i znani z niemal wszystkich grup politycznych. Ta ideologia w tej chwili jest lansowana. Więc zadałem na koniec pytanie, czy istnieje taka granica ingerencji prawodawstwa Unii Europejskiej, czy zagarniania obszarów zagwarantowanych dotychczas dla państw narodowych, po przekroczeniu której, to czerwonej linii, możemy mówić, że już dany kraj traci niepodległość i trzeba powiedzieć absolutnie nie właśnie w imię niepodległości. Dziękuję bardzo za podsumowanie swojego wystąpienia, a teraz proszę dziennikarzy o zadawanie pytań. Proszę na początek o przedstawienie się i podanie medium, które państwo reprezentują. Proszę bardzo. Maria Galiściak, Radiowy Ekspres Studencki. Panie profesorze, w jaki sposób kraje członkowskie Unii Europejskiej odnoszą się do naszej polskiej niepodległości, szczególnie teraz, kiedy sprawa Polski jest poruszona przez Komisję Europejską? Dziękuję. Bardzo dziękuję. Trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, w jaki sposób wszystkie kraje Unii Europejskiej odnoszą się do naszej niepodległości. Na płaszczyźnie unijnej następuje swoisty splot interesów. I niektóre kraje, tak jak Węgry, odpowiadając bezpośrednio na pytanie pani, popierają Polskę. Zdecydowanie, bez żadnych ogródek. Przypomnę, że posłowie węgierscy Fideszu od pana Orbana zasiadają w jednej grupie politycznej, czyli EPP, z europosłankami i europosłami Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. O ile europosłowie PO głosowali za rezolucją, bo się wstrzymali, to posłowie węgierscy głosowali przeciwko i jeszcze na oficjalnej stronie parlamentu dali temu wyraz, protestując przeciwko wtrącaniu się w sprawy polskie. Więc my mamy do czynienia tak naprawdę z kilkoma płaszczyznami. Jedna to jest ta unijna, a druga to jest narodowa, czyli Rada Europejska. I tutaj nie ma właściwie dyskusji, że przewodzić czy nadawać ton powinny właśnie kraje członkowskie, a nie instytucje unijne. I w kontekście Polski również odbywa się dyskusja i gra wokół tego, kto będzie miał decydujący głos, tak? Czy premierzy rządów i głowy państw Rady Europejskiej, którzy nadają ton i bieg wydarzeń w Unii, czy też pozostawimy to urzędnikom unijnym, takim jak Timmermans, jak pan Jean-Claude Juncker, czy nawet jak pan Tusk, który jest przewodniczącym ponadnarodowym. Ale to wszystko zależy od interesu. Długo można by na ten temat mówić, ale proszę zwrócić uwagę na Wielką Brytanię, tak? My jesteśmy w koalicji z konserwatystami brytyjskimi, ale ich stanowisko, oni nas popierają cały czas, wypowiadają się w tym duchu, co my. Ale trzeba zwrócić uwagę, że oni w tej chwili zajęci są Brexitem, czyli negocjowaniem dobrych warunków wyjścia dla swojego kraju. I ich stosunek też zależy od tych negocjacji. Kolejne pytanie. Proszę bardzo. Eryk Milarski, Zespół Prasowy. Czy możliwe jest, aby rezolucja Parlamentu Europejskiego odebrała głos Polsce w Radzie Europejskiej, mimo że wiemy, że mamy, tak jak pan powiedział przed chwilą, wielu sojuszników, ale zajętych innymi sprawami? I drugie pytanie, czy możliwe jest, aby nałożenie na Polskę ewentualnych sankcji i czy możliwe jest spodziewanie się, gdzie one uderzą, w jaki sektor Polski? Dziękuję bardzo. Pierwsze pytanie, czy rezolucja może doprowadzić do sankcji? Nie może doprowadzić do sankcji. Ona może tylko podprowadzić pod sankcje, bo na końcu, żeby uruchomić artykuł 7, czyli tak zwaną broń atomową w Unii Europejskiej, która wprowadza sankcje, potrzebna jest zgoda wszystkich państw członkowskich. A na obecnym etapie Węgry zdecydowanie mówią nie, więc nie ma tego światełka w tunelu. Potwierdzają to wypowiedzi wszystkich ważnych polityków unijnych. Od Jean-Claude'a Junckera, który mówi, że nie ma takiej większości, przez pana Timmermansa, który mówi, że gdyby wyszedł z taką propozycją, to byłby bohaterem jednego dnia, poprzez pana Tuska, który mówi, że nie widzi w ogóle takiej możliwości, nie widzi takiej większości. Więc
Tego zagrożenia nie ma, ale samo prowadzenie debaty, podgrzewanie sytuacji poprzez polityków tak zwanej totalnej opozycji ma w ich mniemaniu maksymalizować ich korzyści polityczne w kraju. Moim zdaniem wychodzą z błędnego założenia. Ludzie po prostu nie kupują już tych zachowań, tej polityki i odbierają to, moim zdaniem słusznie, jako działalność na szkodę własnego państwa. Kolejne pytanie. Proszę bardzo. Joanna Wysocka, Radiowy Ekspres Studencki. Panie profesorze, czy Bruksela jakoś bezpośrednio ingeruje w naszą niepodległość? Dziękuję. Bardzo dziękuję. To dość ogólne pytanie Bruksela, tak? Bruksela, czyli wszystkie instytucje unijne. Ja mówiłem o traktacie lizbońskim, który w sposób zasadniczy ogranicza naszą suwerenność. Były prezydent Czech, Václav Klaus, stwierdził, że po wejściu tego dokumentu w życie jego kraj przestaje być suwerennym, w ogóle po wejściu w życie tego dokumentu. Oczywiście następuje implementacja pewnych przepisów i jeszcze ich rozszerzanie. Podawałem przykład prokuratury europejskiej, która z definicji w tej chwili powstając ma tropić oszustwa finansowe, czyli jeśli ta szkoła wykorzystuje fundusze unijne i jeden z komisarzy bądź innych urzędników unijnych dojdzie do wniosku, że zachodzi podejrzenie, że są one niewłaściwie wydawane, wtedy uruchamia się prokuraturę europejską i ona, ta prokuratura europejska, będzie mogła bez pytania prokuratury krajowej założyć, pani redaktor, podsłuch, przeglądać maile, nawet w perspektywie dalszej aresztować, tak? Niewykluczone, że będą stworzone międzynarodowe, czyli ogólnounijne, europejskie więzienia. Czy jest to już wkroczenie zbyt dalekie w prerogatywy państwa członkowskiego? Myślę, że tak, bo potem będzie się to rozszerzać poza obszar finansowy. Także mamy do czynienia ze stopniowym wyzbywaniem się suwerenności. I wracam raz jeszcze do tego podstawowego pytania. Gdzie jest ta czerwona linia? Co właściwie musi zaistnieć, żebyśmy powiedzieli, że już nie jesteśmy państwem suwerennym, tak? Jeśli inne kraje decydują się na przyjęcie wspólnej waluty euro, nie mają waluty. Jeśli godzimy się na ogólnoeuropejską służbę działań zewnętrznych, czyli MSZ, to oddajemy to Unii Europejskiej i poszczególne wydziały, jak sądownictwo, jak inne obszary, tak? Pytanie, czy żarówki wspomniane i odkurzacze. Pytanie raz jeszcze zadane też i do państwa, do wszystkich. Gdzie jest ta czerwona linia, tak? Kiedy Unia wejdzie na to pole i powiemy, już nie jesteśmy niepodlegli, bo wiele osób twierdzi, że na przykład na podstawie zapisów traktatu lizbońskiego można interpretować, że Unia Europejska steruje również polityką migracyjną, jak pamiętam chyba artykuł 76. Czyli już tracimy możliwość de facto, gdyby nie prawicowy polski rząd, który się temu oparł, tracimy możliwość decydowania o wpuszczaniu ludzi na nasze terytorium. No i wróćmy do konkretnego przypadku, bo nam zarzucano, że my nie chcemy przyjąć kilku tysięcy uchodźców, tak, czy imigrantów. Do dysponowania była kwota 120, a potem 160 tysięcy, na Polskę tam przypadało 7, 9, ileś tam tysięcy. No ale przyjmijmy, załóżmy, że mamy przyjąć 10 tysięcy, tak? To jesteśmy państwem suwerennym i poległym? Niektórzy twierdzą, że tak. A jak mamy przyjąć 100 tysięcy, to jeszcze jesteśmy? A jeśli zdecydują, że mam przyjąć 10 milionów innych, to jesteśmy? Gdzie jest ta czerwona granica, po przekroczeniu której stwierdzimy, że już nie jesteśmy państwem niepodległym i suwerennym? Myślę, że teraz postawimy przy tym kropkę. Dziękuję panu profesorowi za przybycie, a dziennikarzom za zadane pytania. Dziękuję bardzo. Ja bardzo dziękuję za spotkanie.